W ramach projektu Dostępna Szkoła powiat policki pozyskał grant w wysokości ponad 1,5 miliona złotych i wraz ze swoimi 4 placówkami edukacyjnymi, zespołem szkół im. Ignacego Łukasiewicza, specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym nr 1 w Policach, specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Tanowie oraz młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym w Trzebieży testuje wypracowany model dostępnej szkoły. Przewiduje projekt działania w ramach tak zwanej dostępności, a dokładnie modelu dostępności szkoły, czyli działania, które polegają na likwidacji barier architektonicznych, ale też na spowodowanie czy udostępnieniu młodzieży różnych dodatkowych zajęć, które powodują dostępne dodatkowe zajęcia czy szkolenia, czy w ogóle wyrównywanie szans dla wszystkich dzieci i młodzieży w naszych placówkach. Dostępna szkoła, innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia to projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, a dotyczy opracowania modelu dostępnej szkoły, a następnie jego przetestowania wśród organów prowadzących szkoły podstawowe w całej Polsce. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem projektu jest osiągnięcie zgodnie z modelem dostępnej szkoły średniego poziomu dostępności w SOSW nr 1 w Policach oraz podstawowego poziomu dostępności w SOSW w Tanowie, w Zespole Szkół w Policach oraz w MOWie w Trzebieży. Zakres realizowanych w projekcie zadań został określony na etapie audytu przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz wynika z indywidualnych planów poprawy dostępności, które zostały stworzone w każdej z 4 placówek oświatowych objętych projektem. Ruszyła akcja powiatu polickiego promująca możliwość dokonania w ramach zeznania podatkowego za 2021 rok przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych odpisu 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie powiatu polickiego. Powiat policki, chcąc wymiernie wspierać działalność organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie powiatu, 15 lutego ogłosił akcję promującą pod tytułem Wspieraj lokalnie, przekaż swój 1%. Celem akcji jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego. Takich organizacji jest aktualnie 13. Ich wykaz znajduje się zarówno na stronie powiatu polickiego, jak i stronie internetowej powiatu polickiego, jak i na tablicach ogłoszeń w urzędzie. Udział w akcji promocyjnej, w której do wygrania są atrakcyjne nagrody, może wziąć każdy, kto w okresie od dnia 15 lutego do 5 maja 2022 roku złożył w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe za 2021 rok, w którym dokonał odpisu 1% podatku należnego na rzecz jednej z 13 organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie powiatu polickiego. Informacje o tym, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym, mieszkaniec dokonał odpisu 1%, można złożyć na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do naszego regulaminu i został zamieszczony na stronie powiatu polickiego. Taki formularz po wypełnieniu należy albo zeskanować, albo zrobić jego zdjęcie i przesłać na adres poczty elektronicznej 1%@policki.pl. Pośród licznych nagród znajdują się m.in. bony podarunkowe o wartości 1,5 tysiąca złotych na zakup roweru, sprzęt RTV i AGD, drobny sprzęt turystyczny, karnety na basen oraz karty podarunkowe. Szczegółowe informacje dotyczące akcji znajdą Państwo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Policach pod adresem policki.pl. Przedstawiciele Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA odbyli spotkanie robocze z władzami Starostwa Powiatowego w Policach oraz Zespołu Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w celu omówienia kolejnych etapów współpracy dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia. Omawialiśmy dzisiaj płatne staże uczniowskie. Jest to taki świeży przepis artykułu 120a ustawy Prawo Oświatowe, które dopuszcza przyjmowania uczniów i z technikum, i z branżowej szkoły pierwszego stopnia na płatne staże do pracodawcy. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA chce począwszy od września bieżącego roku zaprosić uczniów z kierunku technik technologii chemicznej na roczny płatny staż uczniowski, który będzie realizowany raz w tygodniu.
Dzięki temu uczniowie będą mieli okazję do praktycznej nauki zawodu. My jako pracodawca chcielibyśmy go zatrzymać, bo jest to specjalnie kierowane dla ucznia ostatniej klasy, czyli za chwilę będą szukali miejsc swoich w życiu, w swojego miejsca pracy i my byśmy chcieli, żeby trafili do grupy Azoty Police. Drugi omawiany obszar to branżowa szkoła pierwszego stopnia. Cały czas idziemy w kierunku zatrudniania pracowników młodocianych na oklasyfikacji zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego. Bardzo dużo zadań i działań wykonaliśmy w tym zakresie. Powiat Policki nie kryje zadowolenia z nawiązania współpracy z tak dużym pracodawcą, którym niewątpliwie jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Cieszymy się bardzo ze strony powiatu polickiego, że ta współpraca została nawiązana i się rozwija w bardzo dobrym kierunku. A chodzi o wspólne kształcenie młodzieży na potrzeby największego pracodawcy w regionie. Współpraca na linii Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police S.A., Starostwo Powiatowe w Policach to przede wszystkim ogromna szansa dla uczniów ze zespołu szkół w Policach. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Polic powrócił międzynarodowy turniej badmintona Babolat Cup. Po raz kolejny zawodnicy rywalizowali w hali widowiskowo-sportowej zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza. Wrażenie to wszystkim radość, bo to jest bardzo ważne, że wróciliśmy po tym roku, po tych dwóch latach, bo było w ubiegłym roku pandemia nam niestety nie pozwoliła, jak zresztą wielu imprezom i sportowym i badmintonowym, rozegrać tego turnieju, a on toczył się wcześniej 22 lata. To było strasznie ciężkie odwoływać go, gdzie jeszcze do końca walczyliśmy, nie ukrywam, i ze starostwem polickim, i z naszymi partnerami. Wszyscy chcieli to zrobić, natomiast okazało się, że no niestety było to niemożliwe i decyzja była na pewno słuszna. W sobotę odbył się turniej w kategorii Open, natomiast w niedzielę grali amatorzy. W turnieju zawodowców udział wziął 141 zawodników i zawodniczek zarówno z Polski, Niemiec oraz Skandynawii. Dokładnie tyle samo wzięło udział w zmaganiach amatorskich. Z każdym kolejnym rokiem w imprezie udział bierze coraz więcej zawodników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Bardzo fajnie, że ta, nazwijmy to, sława polickiego, naszego wspólnego turnieju sięga dalej, bo mieliśmy gości, grali Hindusi, grało bardzo duża grupa Niemców. Niestety bardzo często stawali na pierwszym miejscu podium i zabierali nam te złote medale naszym zawodnikom, ale nas to bardzo cieszy, bo liczba zawodników zagranicznych też z roku na rok rośnie. Dobra opinia o turnieju w Policach rozwija się na tyle, że po prostu to jest taka droga trochę pantoflowa jeden drugiemu i nie ma problemu. Dzisiaj, jak się mówi, wysyła się trzem czy czterem klubom w Berlinie czy tutaj w okolicznych miejscowościach, to raczej oddźwięk jest od razu bardzo duży. Młode siatkarki Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Policach wzięły udział w rozgrywanych w Policach ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Juniorek. Podopieczne duetu trenerskiego Wojciech Kasza Jerzy Taczała zajęły czwarte miejsce i nie zdołały awansować do kolejnej rundy. Umiarkowanie zadowolony z gry swoich zawodniczek był trener Wojciech Kasza. Z gry tak średnio jestem zadowolony, bo stać te dziewczęta na dużo lepszą grę. Natomiast mamy w przewadze zespół juniorski złożony z kadetek i na dzień dzisiejszy często o końcowym wyniku decydują emocje, no i te emocje nas po prostu czasami zjadają. Policzanki w pierwszym meczu pokonały Gdyńską Akademię Siatkówki 3-1. Następnie po zaciętej rywalizacji doznały porażki z Nowym Dworem Mazowieckim po 5-0 spotkaniu. W kolejnej rywalizacji siatkarki SMS-u musiały uznać wyższość UKS Szamotulanin Szamotuły, późniejszego triumfatora turnieju. W ostatnim niedzielnym spotkaniu podopieczne Kaszy i Taczały przegrały z drużyną ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź 0-3. Uczennicom Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Policach na pewno nie można było odmówić woli walki oraz zaangażowania. W niektórych fragmentach poszczególnych setów z pewnością brakowało zarówno doświadczenia, jak i opanowania emocji. Ja mam bardzo waleczne dziewczyny. Czasami to tak może wygląda, że my bardziej trenerzy chcemy, żeby one walczyły. Natomiast no one muszą umieć opanowywać emocje i umieć jak gdyby sięgać po najlepsze akcje w meczu, po najlepsze swoje akcje. Muszą grać na takim na swobodzie, na luzie. Awans do półfinałów Mistrzostw Polski Juniorek zapewniły sobie zespoły UKS Szamotulanin Szamotuły oraz ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź. Thank you.